Na ile Dmowski jest pozytywistą, na ile jest być może nawet romantykiem. Bo ten tekst łączy pewne cechy jednego i drugiego myślenia, tak? W nim jest zawarty taki pierwiastek romantyczny, na przykład gdy Dmowski pisze: całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem polskim. Przecież to mógłby Mickiewicz napisać, prawda? Ale z drugiej strony ten sam Dmowski mówi, tak? Im wyższy przedstawiam typ człowieka, w miarę wszakże cywilizacyjnego postępu, tak? Tu już się włącza głos właśnie no, kogoś, kto jest już ukształtowany przez nowe czasy, nową epokę, i tutaj ta praca organiczna no, nagle okazuje się jakby kluczem do dalszej działalności.